Siema, tu siedzi Wahacz, a tu widzicie Opla Grandland X w wersji Elite i z dieslem pod maską. Spędziłem z tym samochodem tydzień, przez ten czas nazbierałem o nim 21 spostrzeżeń, którymi teraz chcę się z Wami podzielić w teście wideo. Zatem startujemy! Gdybym kupował Grandlanda X i konfigurował go pod siebie, a nie brał nic stojącego na tak zwanym placu, to pewnie wyjechałbym z salonu egzemplarzem w kolorze Dark Ruby, czyli dokładnie takim, w jakim dostałem egzemplarz testowy, ponieważ może kosztuje on ekstra 3,5 tysiąca złotych, ale konkretnie dodaje uroku prezentowanemu modelowi i pozwala się nim wyróżnić na ulicy, bo wiśniowe samochody spotyka się zdecydowanie rzadziej niż czarne, białe czy srebrne. Abstrahując już od koloru, testowany model z wewnątrz moim zdaniem prezentuje się naprawdę fajnie, bo zgrabnie łączy zwartą i utrzymaną w obłym oplowym stylu bryłę z kilkoma fajnymi detalami stylistycznymi. W wersji Elite w standardzie montowane są 18-calowe felgi, aby miały one taki wzór jak w testówce, dopłacić trzeba 800 zł. Za 4950 zł można do Grandlanda X zamówić pakiet kierowcy, który dodaje do niego między innymi LED-owe światła główne, w egzemplarzu testowym paski do jazdy dziennej, a także kierunkowskazy również były diodowe i miały charakterystyczny dla Opla kształt. Kierunki boczne ulokowane zostały w oldschoolowym miejscu, to znaczy na błotnikach, i miały w sobie też oldschoolowe żarówki. Z tyłu sytuacja z kierunkami wygląda identycznie, LEDy w tej części nadwozia montowane są w światłach pozycyjnych i znaleźć je można w każdym egzemplarzu Grandlanda X, ponieważ znajdują się one na jego liście wyposażenia standardowego. W połączeniu z diodami obecnymi w testówce również z przodu sprawiały one, że wyglądała ona spójnie i naprawdę atrakcyjnie. Grandland X ma kabinę zaprojektowaną w typowy dla Opla sposób, to znaczy mamy tutaj bardzo proste i klasyczne rozlokowanie instrumentów pokładowych, ale nie prosty design, to znaczy on też nie jest jakiś super wymyślny, jednocześnie obecne są tutaj pewne przetłoczenia, pewne designerskie smaczki, które sprawiają, że po prostu przyjemnie się tutaj siedzi, no i łatwo połapać się przy okazji w sposobie obsługi. Górna część deski rozdzielczej testówki wykonana została z miękkiego tworzywa, które nie błyszczy się w słońcu i ma miłą dla oka fakturę. Obecne jest ono również w niższych partiach, tutaj niech Was nie zwiodą te szwy. To nie są nawet nici, tylko to są imitacje niteczek wytłoczone w tym miękkim tworzywie, niż prawdziwe szwy. Obecne są trochę niżej, tutaj one uszlachetniają wstawki z ekoskóry, które wykańczają boczne części tunelu środkowego, a jego wierzchnia warstwa pokryta została fortepianową czernią, więc tutaj trzeba będzie trochę więcej poświęcić uwagi, aby utrzymać ten element w dobrej kondycji i w czystości. Pod kątem elementów sterujących, pokręteł czy przycisków, to mają one dobrą jakość wykonania, też przyjemnie pracują te wszystkie przyciski pokrętła, więc wypadają ok. Tak samo ok wypada spasowanie, ponieważ tutaj nic nie wydaje niepożądanych dźwięków podczas mocnego naciskania. Trochę boczki tunelu środkowego skrzypią, ale tylko podczas naciskania, podczas jazdy ani razu nie wydały niepożądanych dźwięków, więc realnie nie można do tego mieć jakichś zastrzeżeń, a w ujęciu ogólnym Grandland X może pochwalić się fajną, wysoką jakością wykonania. Przy tym stwierdzeniu trzeba jednak postawić gwiazdkę, ponieważ okolice sterowników szyb na drzwiach wydają bardzo dużo niepożądanych dźwięków, praktycznie przy każdym dotknięciu, nawet nie jakimś bardzo mocnym. Co ciekawe, jest to jedyne miejsce na drzwiach, które jakieś takie sensacje akustyczne ma, ponieważ dolne partie nie wydają żadnych niepożądanych dźwięków. Tutaj mamy miękkie tworzywa na górnych elementach drzwi i tutaj też nic się nie dzieje podczas naciskania, a tutaj coś takiego się dzieje niepożądanego. Tutaj Opel wyraźnie przyoszczędził na montażu i na spasowaniu materiałów. Gdy testowałem Grandlanda X rok temu, to sytuacja wyglądała tak samo, więc nie jest to przypadłość jednego tylko egzemplarza, tylko według moich doświadczeń może być to przypadłość całego modelu. W przypadku systemu inforozrywki ludzie z Opla wzięli oprogramowanie wspólne dla grupy PESA i dostroili je do swojej filozofii, umieszczając pod ekranem fizyczne przyciski pokrętła, które wyraźnie ułatwiają nawigację i przełączanie się pomiędzy poszczególnymi modułami, które jak widać ładują się całkiem szybko, w pełni wystarczająco, aby nie irytowały
podczas codziennego użytkowania. Menu również nie irytuje, ponieważ nie jest ono przeładowane ustawieniami, a te, które się w nim znalazły, są całkiem przystępnie podane, więc ja szybko ogarnąłem, co gdzie się znajduje i jak dostroić samochód do swoich potrzeb. Jeśli chodzi o responsywność ekranu, to jest ona taka w pół do smartfona, bym powiedział. Nie jest taka jakość idealna smartfonowa, ale niewiele jej brakuje. A system jako całość mnie żadnych trudności podczas użytkowania samochodu nie sprawiał. Asystenci utrzymania pasa ruchu w samochodach działają różnie, dlatego często lubię ich sobie wyłączyć. Niestety niektórzy producenci w pewnym stopniu zmuszają mnie do korzystania z nich, ponieważ po dezaktywacji tego systemu i po wyłączeniu silnika i po ponownym jego włączeniu znowu ten system jest aktywny. Na szczęście inżynierowie z Opla nie zmusili mnie do tego, aby korzystać z ich systemu, ponieważ po odpaleniu ponownym silnika system jest wciąż dezaktywowany, za to mają u mnie plusa. Przyciski odpowiedzialne za sterowanie systemem audio w testówce znalazły się po prawej stronie kierownicy i są one intuicyjnie rozlokowane. To samo można powiedzieć o przyciskach po lewej stronie, które obsługują tempomat. Na lewej manetce mamy pierścień, który służy do obsługi komputera między zegarami. Nie jestem jakimś super fanem tego rozwiązania, ponieważ sięganie do tego pierścienia wymaga oderwania ręki od kierownicy, no ale jest to taki problem w skali od 0 do 10, 1,5, więc niezbyt duży. Sam komputer wyświetla podstawowe informacje, to znaczy mamy cyfrowy prędkościomierz, można sobie sprawdzić zasięg oraz aktualne spalanie. Mamy też średnie spalanie na dwóch różnych trasach, które można sobie niezależnie resetować. Mamy status asystentów bezpieczeństwa, mamy wskazania nawigacji, no i już przechodzimy, całą pętlę zrobiliśmy, jeśli chodzi o to, co można w nim wyświetlić, i wróciliśmy do cyfrowego prędkościomierza. Pilot Grandlanda X ma standardową dla grupy PSA bryłę, która obecna jest nie tylko w modelach Opla i która cechuje się moim zdaniem całkiem przyjemnym designem, dobrym wykonaniem z solidnie wyglądającego czarnego plastiku i przyjemnych srebrnych wstawek, a także trochę zbyt dużą masą i zbyt dużą grubością, ale nie jakoś bardzo, bardzo tak, żeby to mogło jakoś konkretnie przeszkadzać w kieszeni. W wersji Elite testowanego Opla w standardzie oferowany jest pakiet dekoracyjnego oświetlenia składający się z LED-owych pasków na drzwiach, podświetlenia kieszeni w tychże drzwiach, a także lampki na podsufitce, która rzuca delikatny blask na okolice konsoli centralnej, na której znalazły się przyciski podświetlone na biały kolor, tak jak zresztą w innych miejscach kabiny Grandlanda X. Jedyne inne niż biel elementy, które można tutaj dostrzec, to zegary i ich wskazówki, które podświetlone zostały na czerwono. Taka biel, która jest właściwie wszędzie, sprawia, że panuje tutaj przyjemny, taki nienachalny i niedrażniący, jak sądzę, nikogo klimat. Mnie na przykład on nie drażnił, ale trudno też powiedzieć, aby wzbudził on we mnie jakiś zachwyt, od po prostu takie przyjemne wnętrze do przebywania po zmroku. Jedynym zgrzytem, jaki tutaj widzę, to kiepskie kąty widzenia ekranu, przez co gdy patrzy się na niego idealnie pod kątem prostym, to ma on interfejs i system inforozrywki w kolorze szarym, ale gdy się patrzy już trochę pod kątem, tak naturalnie, na przykład z perspektywy kierowcy, to jest on niestety zaniebieszczony. Zawieszenie Grandlanda X zaprojektowane jest od A do Z z myślą o komforcie podróży i uczynieniu jej maksymalnie relaksującą, o czym przekonałem się najbardziej, wybierając się tym modelem w długą podróż z Warszawy na północ Polski, podczas której spędziłem za kierownicą około 10 godzin z krótkimi tylko przerwami. Drogi nieraz były kiepskiej jakości, a na finiszu wyprawy i tak nie odczuwałem za bardzo jej trudów, bo miękka praca amortyzatorów dobrze odcinała mnie od dziur, mniejsze neutralizowały, a na większych trochę bujając nadwoziem. Na dodatek na drogach szybkiego ruchu testowany Opel sprawnie radził sobie z kontrolowaniem szumów powietrza, a o komfort dbał też montowany w standardzie w wersji Elite fotel kierowcy AGR. Takie ukierunkowanie na wygodę sprawiało, że pojawiające się przechyły w zakrętach nie zachęcały do testowania granic możliwości Grandlanda X, ale podczas dynamicznej, ale jednocześnie rozsądnej jazdy nie były one dokuczliwe, czyli testówka zachowywała się dokładnie tak, jak można oczekiwać od SUV-a tych rozmiarów nie mającego sportowych aspiracji. Układ kierowniczy dobrze wpasowywał się w komfortowy charakter, ponieważ oferował sporą siłę wspomagania i umiarkowaną bezpośredniość reakcji auta na ruchy kierownicą, dzięki czemu przy wyższych prędkościach zachowywało się ono stabilnie i płynnie pokonywało zakręty, a przy jeździe w mieście nie trzeba było używać zbyt dużo siły podczas manewrów.
Pod maską testówki znalazł się podstawowy diesel przewidziany do Grandlanda X, mający 1,5 litra pojemności i moc 130 koni mechanicznych. Konstrukcja ta od 0 do 100 km na godzinę przyspiesza w taki sposób. Z kolei podczas zwiększania prędkości od 90 do 140 km na godzinę radzi sobie tak. W mojej opinii jest to jednostka idealnie komponująca się z charakterem testowanego modelu, ponieważ co prawda nie gwarantuje ona jakichś niesamowitych osiągów, ale podczas normalnego użytkowania samochodu są one według mnie wystarczające zarówno w mieście, jak i poza nim, żeby kogoś wyprzedzić czy włączyć się do ruchu. Na dodatek diesel może pochwalić się bardzo dobrą kulturą pracy, bo obojętnie czy jest ciepły, czy jest zimny, nie zdradza akustycznie, jakie paliwo go napędza, nie wpada też w wibracje. Ośmiobiegowy automat w testowanym Oplu względem manuala wymaga dopłaty wynoszącej 8000 zł, co nie jest małą kwotą, ale trzeba przyznać, że dostaje się za nią mechanizm praktycznie niezauważalny na co dzień, bo skrzynia podczas rozsądnej jazdy ani nie szarpie, ani nie przeciąga zmiany biegów, ani nie myli się z interpretacją stopnia wciśnięcia pedału gazu. Podczas ostrego przyspieszania kickdown robi też bez zbędnej zwłoki i o ile generalnie nie jest to może najszybsza automatyczna przekładnia na rynku, to trudno jest mi wyobrazić sobie scenariusz, w którym w Grandlandzie X można by na nią narzekać. Gdy wyjechałem testówką na ulicę centralnych części Warszawy w dzień pracujący około godziny 13, to po kilku kilometrach podróży komputer pokładowy pokazywał średnie spalanie równe 6,4 litra. Jazda pozamiejska na drogach krajowych, czyli z prędkościami 50-90 km na godzinę, skutkowała zużyciem paliwa na poziomie 5 litrów, na drogach ekspresowych były to okolice 5,5 litra, a przy prędkościach autostradowych spalanie oscylowało wokół 7 litrów. Lusterka boczne Grandlanda X mają wystarczającą wielkość jak na ten samochód, a kształt przedniej części nadwozia, pomimo tego, że jest on całkiem opływowy, co oznacza chociażby mocno pochyloną przednią szybę, sprawia, że widoczność i tak nie jest zła, więc wyczucie, gdzie znajdują się krańce maski, nie było dla mnie specjalnie problematyczne. Widoczność na boki jest ok, ze względu na rozmiar szyb. Gorzej robi się, gdy spojrzymy do tyłu, ponieważ tam dostrzec można masywny słupek, a także niezbyt dużą szybę, przez którą trudno jest tak na oko oszacować, gdzie znajduje się dokładnie na centymetry koniec klapy bagażnika i zderzak, dlatego z radością przyjąłem na pokładzie egzemplarza testowego obecność czujników parkowania z przodu i z tyłu, one są w standardzie dla wersji Elite, a także kamery cofania, która już w odmianie Elite wymaga dopłaty 2000 zł albo trochę więcej, ale wtedy wchodzi w skład pakietu Parkuj i jedź, ma ona przeciętną jakość. Teraz czas na weryfikację manewrowalności w prawdziwym świecie, czyli w garażu wahacza. Grandland X należy do modeli, które podczas patrzenia na nie z zewnątrz zdają się stanowić większe wyzwanie na ciasnych przestrzeniach, niż ma to miejsce później, gdy już usiądzie się za kierownicą, dzięki czemu zjazd na poziomie minus 2 garażu, a później wjazd tyłem w miejsce postojowe wahacza odbywał się całkiem sprawnie, chociaż wciąż oczywiście trzeba brać poprawkę na fakt, że tych rozmiarów SUV idealnym wyborem tylko do miasta nie jest i nie zapewni swobody takiej jak na przykład Corsa czy Astra, ale z elektronicznymi asystentami nie powinien też generować na parkingach przesadnego stresu. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki okazały zapas wolnej przestrzeni. Nad głową margines wynosi jeszcze tyle i to przy maksymalnym wyprostowaniu się, więc na luzie mógłbym w drugim rzędzie siedzeń Grandlanda X podróżować, również gdyby przyszło mi siedzieć centralnie, ponieważ wtedy moje nogi nie narzekałyby na tunel środkowy, który praktycznie w tym aucie nie istnieje. Za elektrycznie sterowaną tylną klapą testowanego Opla kryje się bagażnik mający 514 litrów pojemności, stosunkowo wysoki próg załadunkowy, ale odpowiednich rozmiarów otwór, a także regularne kształty z praktycznych dodatków. Znaleźć można w nim dźwigienki, które pozwalają w łatwy sposób złożyć oparcia tylnej kanapy. Mamy też gniazdko 12-woltowe, uchwyty chociażby na torby z zakupami, a także niewielkie kieszenie w nadkolach. Podłoga w testowanym egzemplarzu jest pojedyncza, ale demontowalna,
więc można ją kłaść albo trochę wyżej, albo obniżać. Pod nią znajduje się dojazdowe koło zapasowe. Grandland X wyjściowo kosztuje 99 200 zł za wersję Enjoy z benzyną 1.2 turbo, 130 koni, ale żeby wejść w posiadanie odmiany Elite z dieslem i automatem, trzeba wydać już minimum 132 500 zł i dostaje się w zamian wtedy chociażby dwustrefową klimatyzację automatyczną, aluminiowe felgi, nawigację, różne czujniki, np. deszczu, zmierzchu czy wykrywający pojazdy w martwym polu, pełną elektrykę szyb i lusterek, generalnie poza pełnymi światłami LED i kamerą cofania w standardzie jest tutaj wszystko, czego można wymagać do komfortowego podróżowania samochodem w 2019 roku. Testówka wyposażona została we wcześniej wspominane dodatki, to znaczy światła LED i kamerę cofania, a także kilka innych opcji, które uczyniły ją bogato wyposażoną, ale bez szczególnego przepychu i kosztowała ona finalnie około 145 tysięcy złotych. Prezentowany egzemplarz Grandlanda X w żadnym aspekcie nie stara się udawać SUV-a o sportowym charakterze, za to w pełni stawia na wygodę podróży i przyjazność użytkowania, a ponieważ w tych aspektach samochód radzi sobie bardzo dobrze, to oceniam go naprawdę wysoko, bo w takich normalnych podróżach w rozsądnym tempie niczego mi w nim nie brakowało, a komfortu miałem pod dostatkiem i jeśli ktoś poszukuje auta właśnie do takiej normalnej, głównie międzymiastowej jazdy, to testowany Opel nie zawiedzie oczekiwań i wart jest wzięcia pod uwagę. I to wszystko, co przygotowałem o Grandlandzie X. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!